Siemaneczka widzowie, witajcie na moim kanale, jestem Amanda i dzisiaj przyszedł sobie do Was takim luźnym odcinkiem, ponieważ Leny nie ma, ona jest w szkole jeszcze i ja wstałam, posprzątałam sobie, zrobiłam sobie maseczkę, teraz piję herbatkę i wczoraj na Instagramie wyskoczyła mi taka bardzo ładna fryzurka. Ja mam dzisiaj włosy tłuste, dlatego też na taką fryzurę się zdecyduję, jeżeli mi tylko wyjdzie. Niby nie jest trudna. Z tym, że właśnie mam zawsze problem z rozdzielaniem równych tych... Ale spróbujemy sobie, bo jest ładna i taka efektowna, a wydaje mi się, że będzie dosyć prosta. Potrzebujemy gumeczki. Tutaj dziewczyna na zdjęciu ma czarne, ja niestety nie mam. Ja niestety mam tylko takie odleny kolorowe, więc wezmę niebieskie? Nie. Wezmę żółte, ponieważ mam taką... trochę żółtą bluzę w kamerze, ona wygląda bardziej na taką... Na samym początku oczywiście chciałam z wami się przywitać, przyłączcie subskrybent tego kanału, żeby na bieżąco wpadać na mojego Instagrama, na mojego TikToka, no i zapraszam na kanał do Lenki. I teraz będziemy... Pierwszą może szczotką tak je trochę zaczeszę, żeby widzieć to bardziej, chociaż jestem bez okularów i tutaj mam lusterko tak... No ciężko, ciężko się... Popatrzcie, jak to wygląda. Tu mam... mój statyw, a tu mam lusterko i muszę tak się schylać, żeby widzieć. I mam, boże, jakie mam mega tłuste włosy, masakra, ale po prostu nie chciało mi się ich myć. I akurat w kucyku to nic nie będzie widać. Dobra, jak pierwszy mysz zrobiony, jak to pójdzie w takiego kucyka, to mi nawet lifting zrobi. Te żółte główeczki się podobają, wolałabym mieć jednak czarne, ale no muszę do tego sklepu w końcu pojechać i sobie je kupić. No i nic, i robimy więcej takich przedziałków. Dobra, i połowa już prawie za nami, ale nie wiem, ja jestem w ogóle taką osobą, że w robienie fryzur jestem najgorsza, naprawdę. W ogóle nie potrafię sobie zrobić... Znaczy, jak komuś jeszcze to spoko, ale sobie jakbym robić włosy i naprawdę mi się podoba tyle fryzur z tych Instagramów w ogóle, a połowa nie wygląda dobrze u mnie. A wy oczywiście w komentarzu, jak macie jakieś takie właśnie Instagramy albo jakieś takie TikToki, gdzie ktoś pokazuje, jak robić jakieś takie fajne fryzurki, to możecie mi pisać w komentarzu, bo ja kurde szukam właśnie takich inspiracji, żeby jednak nie tylko te włosy cały czas rozpuszczone. A jeszcze teraz Chloisia mi pogryzła prostownicę, słuchajcie. Chloe mi pogryzła prostownicę i jestem na nią strasznie zła, bo zostawiłam, dobra moja wina, bo zostawiłam, ale słuchajcie, zostawiłam prostownicę na zlewie w łazience i ten kabel mi tak wisiał. I biegał po domu Bambiś, czyli królik, czyli gryzoń. Biega Chloe i Finn. I kto mi pogryzł prostownicę? Chloe. To jest w ogóle fascynujące. Chloe to jest chyba drugi królik po prostu. Nawet nie, bo nie mogę powiedzieć. Bambiś mi jedyne co pogryzł, to mi pogryzł zasłonę, bo sobie ją jakoś do tej klatki brał. Ale tak to cud królik. A Chloe, nie wiem, ona ma rok, a teraz zaczęła gryźć. Nie gryzła nigdy żadnych, nie wiem, butów czegoś, a teraz i podkładkę na jedzenie swoją pogryzła i tą prostownicę, ładowarkę mi z laptopa też przegryzła jakiś czas temu, więc... Dobra, robimy dalej, bo nie ma czasu, bo jeszcze chcę się pomalować i kupiłam sobie wczoraj w ogóle... A to w ogóle zaraz wam wszystko powiem i pokażę, ale musimy się ogarniać, bo trzeba za niego jechać po Lenkę. Dobra, wygląda to tak i już widzę, że te dwa pierwsze zrobiłam tak trochę inaczej, bo te są tak w tamtą stronę idą, ale myślę, że w kucyku to nie będzie jakiejś takiej ultra różnicy. No i teraz muszę zrobić tak, kucyka, a następnie na tym kucyku warkoczyki, bo że mam to krzesło barowe i mi się cały czas obraca. Dobra, kucyk zrobiony i teraz warkoczyki. Ja obawiam się, że ja mam trochę za krótkie włosy, bo te warkoczyki jeszcze tak optycznie skrócą je. No ale nic, no próbujemy. Ewidentnie bardziej mi się podoba to na tej dziewczynie i ona ma czarne gumeczki, które wyglądają o wiele, wiele lepiej. No ale nic, ja robię tak, nie wiem, zrobię sobie aż 4 warkoczyki i do was wrócę. Dobra, powiem wam tak, porozwalało mi się po bokach, dałam sobie wsówki, użyłam też tego kleju do włosów. Nie robiłam ze wszystkich warkoczyki, bo jak zaczęłam robić to nagle... Nie, jakoś ja na przykład też nie chciałabym mieć całej głowy w warkoczykach. Czułam się tak dziwnie, więc porozplątywałam i zostawiałam kilka warkoczyków, kilka... i kusyk po prostu. Tak więc teraz, bo mamy mało czasu, za długo mi ta fryzura zajęła robienie tego. I nie jestem z niej tak zadowolona. No ale cóż. Ale ten puder... jest różowy, dosłownie jest różowy i chcę sobie go przetestować, bo patrzcie, no
jest... O, zrobi się? Jest różowy, tego tak nie widać w kamerze, ale naprawdę jest różowy. Sypki puder korygujący w odcieniu różu niweluje oznaki zmęczenia i szarości skóry, nadając jej wypoczętego wyglądu, więc jestem bardzo ciekawa, czy nie będę miała różowej twarzy, albo czy nie będę się jakoś błyszczeć. I mam nadzieję, że nie, bo nie mam czasu się potem tego zmyć, bo lecę po Lenę. Tak, lecę po Lenę. Jeszcze kurde, naoglądałam się dzisiaj Lili Janowskiej od Żabsona i ona tak sobie ładnie robi te oczy. I kurde, wiecie, ona tam daje eyeliner z Inglota i nie mam, będę musiała jechać kupić, ale no niestety i spróbujemy jej sposób innym razem. Teraz muszę zrobić taki szybki makijaż. Jakiś kurde blady ten podkład. No, w tej kamerze to w ogóle nic nie widać koloru, jestem cała prześwietlona. No widać, Boże, jaka jestem blada. Jestem jak trup teraz. Dobra, teraz się dokolorujemy po prostu ciemnymi kosmetykami, ale teraz to już jestem ultra blada w tej kamerze. No, o Jezu, ale byłam prześwietlona przez cały odcinek. Wybaczcie, kochani, ja nie wiem, co jest z tą kamerą. Dobra, teraz sobie dodamy trochę bronzera. Nie chciałam ogólnie robić takiego makijażu, ale muszę się trochę przyciemnić, bo nie chcę wyglądać jak trup. Okej, teraz korektor. Dobra, i mówią, żeby korektor chwilę potrzymać, więc ja sobie już przygotuję tuż do rzęs, bo będziemy malować rzęsy. Kreskę będę robić jeszcze eyelinerem, żebym ja zdążyła po to moje dziecko ukochane. Dobra, wklepujemy to, bo nie mamy czasu czekać dłużej. Dobra, sobie szybko zrobiłam kreski, ale okej, robimy test pudru, bo to jest najważniejsze. Bierzemy mój pędzel. Będzie chyba okej, tylko żeby nie był różowy. Ale wydaje mi się, że on będzie robił to samo, co puder transparentny. Dobra, nie wiem, czy jest jakaś różnica pomiędzy transparentnym, ale i tak mi się puder kończył, więc się przyda. I jedziemy na zakupy, już trzeba zrobić obiad. Coś dobrego, znalazłam taki przepis na zapiekankę na Facebooku, więc będziemy testować też nowy przepisik. Dobre, wyglądam tak, skończone, dużo rzęs też mi się kończy, już mam taką resztkę, prawie pewnie nie widać tych rzęs teraz. I co? Lecę po Lenę i lecimy na zakupy. Lenka, możesz się przywitać z widzami? Heja, hej. Jak tam w szkole? Dobrze, w ogóle nie wiem, co mama nagrywa. No, nagrywałam się, że się maluję i cieszę. Takiego vloga luźnego. Podejrzane. Naprawdę, przysięgam. Podejrzane. No właśnie, nagrywałam, że robię fryzurę i że te... Ale jakie to jest podejrzane? Podejrzane, jedziemy na zakupy, jedziemy po rzeczy na obiad. A jak w szkole było? Dobrze. Dobrze? Jakieś oceny? Zadanie domowe? Śniadaniówka zjedzona? Nie cała. Ale a co zjadłaś? Zjadłaś sałatkę? Tak, tylko że nie cała. Okej, dobra. My zrobiliśmy sobie wczoraj sałatkę jarzynową na kolację. Taką wielkanocą u nas zabiewa i ja też jadłam na śniadanie. Lena wzięła na śniadanie, Kamil wziął do pracy na śniadanie, nic. Jedziemy na zakupy i będziemy robić taką fajną zapiekankę na obiad. Z ziemniakami, mięskiem, mielonym. Git. Lecimy. Dobra, kolejny dzień stosowania moich suplementów diety. No niestety nie robię tego tak bardzo regularnie, czasami zapominam, ale bardzo się staram, słuchajcie, bardzo się staram, bo mam wrażenie, że te suplementy naprawdę fajnie działają. I żałuję, że nie brałam ich wcześniej, bo zawsze uważałam, że niepotrzebne to jest, ale uważam teraz, że fajnie. No, ja mam te na zdrowy i młody wygląd skóry i usuwanie nadmiaru wody z organizmu. Nic, ja teraz właśnie wam powiedziałam, jak być zdrowym. Jak być zdrowym, ale będę robić obiad i będę jadać, jeść chrupki, bo jestem już tak głodna. A mamy godzinę dopiero 13. Obiad chcę, żeby był na 16, ale sobie wszystko przygotuję. Pokażę wam też, co robię i no powiem wam potem dopiero po 16, czy w ogóle to jest dobre i czy warto to robić za obiad, dlatego na 16, bo chciałam, żeby Kamil zjadł taki ciepły, świeży, ale sobie wszystko przygotuję, żeby było wszystko. Perfect! Tak, tak, dokładnie tak, żeby potem się nie gonić, wiecie, tak czasowo. Jeszcze mamy do... dostaliśmy taką paczuchę, patrzcie, pokażę wam. Dostaliśmy ją na prezent i
mamy delicję, więc zrobię jeszcze szybki Artlist.io. Potem sobie w tą grę ze mną pogramy, bo to są takie skrable, a Kamil nie umie grać z skrable. Kamil. Music licensing reimagined. Artlist.io. Dobra, ja tam dodałam łyżeczkę soli, łyżeczkę papryki, pół łyżeczki pieprzu i ja sobie poza przepisem dodałam sobie łyżeczkę czosnku, ponieważ lubię czosnek. I tak, nakładamy sobie, tak to wygląda ładnie i ma się to piec. Music licensing reimagined. Artlist.io. Ja już nie, nałożyłam na ziemniaki, tu mam ten potarty ser.